Pierwsza runda to ja będzie... Przepraszam, w sprawie porządkowej, gdzie są trzej pozostali kandydaci? Trzej pozostali kandydaci nie zostali przez nas zaproszeni, bo... Proszę bo pana, my... spada gazeta, która się tłumi ściganie... Przepraszam. Mamy prawo zaprosić kogo chcemy, bo to jest nasza debata. Jak wspomniał, jesteśmy dziennikarzami Gazety Wyborczej we Wrocławiu. Tak skorzystać Państwa na debacie kandydatów na prezydenta Wrocławia. Że jako absolwent tego wydziału, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, nie zostałem zaproszony na debatę. To jest nasza debata, mamy prawo zaprosić kogo chcemy. To jest nasza debata. Jako prezydent... Prosimy nie przerywać wypowiedzi kandydatom. Być może potrzeba radnego z Legnicy właśnie, bo dyrektor z Wrocławia nie daje sobie rady. Legalnie, a jeśli tak, to co będziecie Państwo robić, żeby zapobiegać pojawianiu się na tych marszach mowy nienawiści czy haseł ksenofobicznych? Chce Pan z tym sterować od początku do końca? Tak. Tam rozmawiamy o systemie... To jest lepiej jak dyrektor na urlopie, który się pojawia na radach osiedli, gdzie wszyscy nie mają zabronionego obecności. Bo pan dyskryminuje inne grupy, a pan już z faszyzmem chce walczyć. Skroś komercyjnie, wyłącznie komercyjnie i tylko po to, żeby zarobić. Drogi muszą być poszerzone, chociażby drogę do Leśnicy, jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc. Proszę Państwa! Wstyd dla ekipy, którą reprezentuje pan dyrektor Szyn. Dziękuję. Więc ja za tych takami jestem jak najbardziej.